Dzisiaj odpowiem na Wasze pytanie. 2 dni temu otrzymałam następującą wiadomość od pani Magdaleny. Mój syn nie patrzy w oczy, nawet jeżeli czegoś bardzo chce. Czy są jakieś sposoby na nauczenie go tego? Marzę, aby mój synek na mnie czasami spojrzał. No właśnie. Jak już wielokrotnie wspominałam w poprzednich filmach, zaburzenia ze spektrum autyzmu dotyczą między innymi trudności w zakresie nawiązywania i podtrzymywania interakcji z innymi. Osoby mogą unikać nawiązywania kontaktu wzrokowego, jednak nie dotyczy to wszystkich jednostek. Część osób nawiązuje dobry kontakt wzrokowy. Zastanawialiście się może kiedyś, dlaczego właściwie osoby z autyzmem nie patrzą nam w oczy? Dlatego, że nie wykorzystują oni kontaktu wzrokowego do regulowania swoich relacji z innymi. Ponadto patrzenie w oczy wywołuje u nich duży dyskomfort i stres. Często nie wyrażają mimiką tego, co czują, ani nie potakują, jeżeli się z czymś zgadzają, a wynika to z nierozumienia funkcji komunikowania się. Osoby z autyzmem mają trudności z odczytywaniem wyrazów twarzy i emocji. Przeprowadzone badania nad kierunkiem patrzenia dowiodły, że dzieci przejawiające zaburzenia ze spektrum autyzmu spostrzegają przedmioty nieożywione w taki sam sposób, co ich rówieśnicy. Sytuacja ulega jednak diametralnej zmianie w przypadku obserwacji ludzi, a w szczególności poruszających się jednostek. Osoby przejawiające zaburzenia ze spektrum autyzmu częściej przypatrywały się ustom oraz ruchom rąk rozmówcy. Unikały jednak nawiązywania kontaktu wzrokowego. Zostawiam Wam w opisie filmu link do artykułu na ten temat. No właśnie, ale co możemy zrobić, aby dziecko nawiązywało jednak z nami kontakt wzrokowy? Przede wszystkim dziecko musi chcieć zdobyć naszą uwagę. W tym celu kieruj atrakcyjną dla dziecka zabawkę albo cukierka na wysokości wzroku. Gdy dziecko na Ciebie spojrzy, koniecznie go pochwal i daj pożądany przedmiot. To wzmocni występowanie tego zachowania w przyszłości. Wzmacniaj nawet chwilowe, kilkusekundowe spojrzenie w oczy. Kolejny ważny element to nie patrzenie na dziecka z góry. Powinien być ten sam poziom, dlatego, że jeśli dziecko sięga Ci przykładowo do kolan, to tym samym utrudniasz mu nawiązanie kontaktu wzrokowego. Kolejnym sposobem jest zawieszanie głosu. Polega to na tym, że rozmawiając z dzieckiem, które nie patrzy na nas, nagle przerywamy naszą wypowiedź. Najlepiej w środku zdania, czy nawet wyrazu. I gdy dziecko na nas spojrzy, mówimy: Aniu, ale Ty pięknie na mnie spojrzałaś! I dopiero kontynuujemy naszą wypowiedź. Doskonałym ćwiczeniem są też zabawy z dzieckiem przed lustrem. Na przykład róbcie różne miny, śmieszne, poważne, albo stańcie przed lustrem i pomalujcie szminką usta, albo narysujcie na lustrze sobie okulary czy piegi. Kwestia nawiązywania kontaktu wzrokowego jest dosyć sporna. Posiada ona zwolenników, jak i przeciwników, którzy uważają, że skoro to wywołuje u osób z autyzmem stres i dyskomfort, to nie należy ich do tego zmuszać. A Wy? Jakie macie zdanie na ten temat? Napiszcie na dole w komentarzu. I na koniec, nie zapomnij o łapce w górze i o subskrypcji. Będzie mi bardzo miło.